chciałem z Maharajem porozmawiać na taki dość ciekawy, interesujący i może i kontrowersyjny temat. Mianowicie teoria inwazji aryjskiej, czyli pochodzenie kultury, filozofii, cywilizacji indyjskiej, starożytnej, a być może i nawet naszej zachodniej. Maharaj, mógłbyś przedstawić, jaka jest oficjalnie obowiązująca historia, czy teoria pochodzenia cywilizacji indyjskiej? Bo mówi się, że pewna grupa plemion nomadzkich przybyła w którymś momencie z północy czy ze wschodu do Indii, osiadła i na bazie tej właśnie podróżującej cywilizacji powstała cywilizacja wedyjska czy cywilizacja indyjska. Tak, to jest pogląd, który do tej pory w jakiś sposób funkcjonuje w naukach humanistycznych w Europie, a nawet na wielu uniwersytetach w Indiach. I podłożem tego jest to, że pod koniec XVIII wieku wielu przybyszów z Europy, Anglików, Francuzów, a wcześniej Portugalczyków z Goa, zapoznało się z sanskrytem i zaciekawieni sanskrytem nauczyli się tego języka, prosząc o pomoc miejscową klasę kapłańską, czyli braminów, dobrze ich opłacając i ci nauczyli ich języka, po czym ta grupa pasjonatów zaczęła czytać i tłumaczyć literaturę wedyjską, przede wszystkim cztery wedy kanoniczne, czyli Rig Veda, Sama Veda, Jadur Veda i Atharva Veda, Upanishady, czyli filozoficzne wyjaśnienia do mantr wedyjskich, Aranyaki, reportaże, można powiedzieć, w jakiś sposób z narad pomiędzy mędrcami, które odbywały się w Aranya, czyli w lesie. Wcześniej z brahmanów, czyli z takich dysput o naturę wszech rzeczy. No i przeczytał Puran, czyli historii tego wszechświata, których jest bardzo wiele, no i różnych itihasach, czyli takich historii opisujących różne zdarzenia tego i innych światów. Jednocześnie w Europie w połowie XIX wieku zaczęły rozwijać się różne nauki, szczególnie socjologia, antropologia kultury i wielu ludzi udało się do Indii, zauważyło, że istnieje tu bardzo starożytna kultura i prowadzono studia językowe i znaleziono pewną korelację pomiędzy sanskrytem, czyli językiem tych elit religijnych w Indiach, a greką, łaciną i innymi językami. Stworzono taką teorię o wspólnej rodzinie prehistorycznych języków, które miały panować na obszarze środkowej i zachodniej Europy oraz później bardzo dużym stopniu na wschodzie, w Ukrainie, na Litwie, i że nomadzi posługujący się sanskrytem około
roku 1500 przed naszą erą wtargnęli do Pendżabu z tych stepów ukraińskich i na swoich bojowych rydwanach i opanowali i północne Indie i narzucili swoją aryjską kulturę na terenie północnych Indii. No, czy to nie jest, bo to tak... czy jakby ta teoria nie wynika po części z tego, że została opracowana czy opisana przez pewien rodzaj osób, no bo powiedziałeś, że to przybysze z Europy, Portugalczycy, Brytyjczycy, no wiemy, że Indie były pod wpływem okupacji brytyjskiej, Brytyjczycy byli chrześcijanami, po drugie myśl europejska jest pełna przekonania o swojej wyższości. W związku z tym, kiedy ci przybysze, najeźdźcy wręcz, można by powiedzieć, przybyli do Indii, zobaczyli wspaniałą wielką cywilizację ze wspaniałą wielką filozofią, kulturą, skomplikowaną myślą filozoficzną, starali się udowodnić jej właśnie niższość, czy jakby... No, nie byli w stanie przyznać się do tego, że ich cywilizacja, o której oczywiście myśleli, że jest najlepsza i najbardziej rozwinięta i zaawansowana, okazuje się, że taką nie jest. W związku z tym ta teoria jest jakby opiera się na pewnych takich przesłankach, które są jakby tendencyjnie przedstawiają to, bo tak zapytam. Grupa nomadów, która podróżowała na koniach, czy nie wiem, pieszo z Litwy, przyjechała do Indii i stworzyła zaawansowaną cywilizację. Dlaczego nie stworzyli tej cywilizacji tam? Czemu tam nie ma żadnych śladów tej cywilizacji? Znaczy, to nie jest tak, że oni przybyli do Indii i stworzyli w Indiach, tylko ta teoria inwazjaryjska mówi, że oni przyjechali już niejako z gotowym językiem sanskrytem i z Wedami, one były już w pełni uformowane według tej teorii na terenie Europy Centralnej czy Środkowej i Wschodniej. Nie ma w tej chwili większej wątpliwości do tego, że mocarstwo kolonialne, takie jak Wielka Brytania, czy Francja, czy Portugalia, które zainstalowały się w Indiach w połowie XIX wieku, po tym jak sułtanat delijski upadł i głównie Anglicy mogli opanować większość Indii, ponieważ dla Francuzów zostało niewiele, trochę to, co jest w Pondicherry na południu Indii, trochę to, co było w Kambodży, trochę to, co było w Wietnamie, co kiedyś nazywało się w zależności Greater India, czyli taką większą Indią, większymi Indiami. Ich celem było jak najbardziej zdeprecjonowanie tej kultury, którą spotkali, którą traktowali jako przejaw braku rozwoju cywilizacyjnego jako anachronizm jakiś kulturowy i celem poznania tego języka nie była czysta fascynacja tą kulturą, tylko znalezienie takiego sposobu, ażeby zdeprecjonować tą kulturę. No i aby ten cel mógł być osiągnięty, trzeba się nauczyć dobrze sanskrytu, trzeba było się nauczyć historii Indii. Kiedy trzeba było, należało wprowadzić pewne korekty do różnych pism, na co mamy w tej chwili dowody, które by wskazywały na to, że w zasadzie te pisma indyjskie są wytworem bujnej wyobraźni tych narodów, które zamieszkiwały od zarania dziejów Indii. No ale to, bo tak, mamy taki słynny list, który Max Miller, jeden z pierwszych, nazwijmy go, religioznawców, napisał do swojej żony, w którym otwarcie napisał, że... Do siostry. Napisał, że
jego celem jest właśnie znalezienie, wykazanie wyższości kultury chrześcijańskiej czy zachodniej nad indyjską, i taki jest cel jego studiów nad kulturą indyjską. No, tego nikt nie dyskutuje, ponieważ to jest tak zwany twardy dowód i w związku Max Miller był kolorową postacią, jako saskiolog był niezwykłego lotu, najpierwszego lotu, można powiedzieć. Własnoręcznie przetłumaczył 4 wedy, a to są tysiące wersetów. No ale jego motywy były wyraźne. On uważał po prostu tych ludzi za zabawochwalców, których trzeba ucywilizować. No, także jego zasługi z jednej strony są nie do podważenia, ale motywy czas pokazał, są do zakwestionowania. No ale tak. No, przyjechali Aryowie gdzieś tam z północy, ze wschodu. Cywilizacja jakaś tam przyjezdna. Z drugiej strony wiemy, że w starożytności w Europie starano się nawiązać kontakty handlowe z Indiami jako z tym bogatym krajem. Aleksander Macedoński podobno dotarł aż do samych Indii, czy podbił jakąś jej część. W związku z tym jego imperium sięgało od Grecji aż po Indie. Tak samo pierwsi podróżnicy, którzy pływali statkami, Vasco da Gama czy Kolumb, oni przecież szukali drogi, innej drogi do Indii. Odkryli przy okazji Amerykę. W związku z tym ten mit tych bogatych Indii, tego wielkiego, bogatego kraju pełnego różnych dóbr, które są cenne, w tym w średniowiecznej i w starożytnej Europie istniał. Skądś ta informacja musiała dotrzeć, skądś ona gdzieś w jakiś sposób musiała się znajdować w umysłach ludzi? Nie, no oczywiście, że tak jest, dlatego że mamy we wtórnych dokumentach albo w takich kopiach różnych dokumentów, różnych pism, jakie znajdowały się w niszczonej najpierw przez cesarza Augusta, a później przez Cyryla Aleksandryjskiego, Bibliotece Aleksandryjskiej. Były opisy o tym, że do Egiptu, Ptolemejskiego, czyli powiedzmy do Egiptu z okresu między trzecim a pierwszym wiekiem przed naszą erą, przyjeżdżali tak mnisi buddyjscy, jak i różni jogini z Indii. I te dokumenty pokazują, że były kontakty handlowe i pewna wymiana kulturalna. No i tak jak również ponoć Pitagoras był w Indiach, ponoć Leukippos był w Indiach, mistrz, nauczyciel Demokryta, także jest wiele dowodów na to, że takie kontakty istniały. Jednakże po niszczeniu Biblioteki Aleksandryjskiej wiedza została niejako utracona i w zasadzie można powiedzieć, że dopiero wraz z renesansem zaczęto ponownie interesować się tym. Może nieco wcześniej, bo wiemy o tym, że Marco Polo pojechał do Chin i otarł się również o Indię, to był w XIII wieku, prawda, także czy pod koniec XII wieku jakoś tak. Zawarł w opisach swojej podróży również te wieści o Indiach. No oczywiście mamy inne świadectwa o różnych forpocztach czy wysłannikach królów baktryjskich. No, Baktria to jest powiedzmy ten obszar, który można powiedzieć takie królestwo greckie, które znajdowało się na obszarze wschodniego Iranu i części dzisiejszego Afganistanu. I tam byli władcy greccy, którzy utrzymywali ścisłe kontakty z północnymi Indiami. No i oczywiście mamy dowód na to, że rzeczywiście Aleksander Wielki
dotarł do Indii i zwyciężył nawet w jednej wielkiej bitwie, ale poniósł tak wielkie straty, że armia zaczęła mu się buntować i został zmuszony podjąć decyzję o powrocie do Grecji. No i jak wiem, skończyło się tym, że Babilon zmarł, mając 33 lata. Jakkolwiek zawsze twierdził, że będzie chciał powrócić i dokończyć tego lasu, tego dzieła. Także są świadectwa o tym, że były żywe kontakty od czasów antycznych z Indiami. O prehistorii wiemy niewiele. Natomiast na początku XX wieku zaczęto prowadzić prace archeologiczne Mohenjo-Daro, które znajduje się na terenie dzisiejszego Pakistanu, no ale za czasów kolonialnych to była Indie. No i tam odkryto tą kulturę Harappy. Dwa wielkie ośrodki tej kultury, Mohenjo-Daro i Harappa. I tam odkryto różne artefakty, czyli pozostałości materialne z okresu, który datuje się na około od 5 do 3 tysięcy lat przed naszą erą, czyli jest równoznaczny z tym okresem rozkwitu cywilizacji sumeryjskiej na Bliskim Wschodzie, którą według historiografii zachodniej uważa się za kolebkę cywilizacji ludzkiej. No dobra, ale wróćmy do tych Arian, no bo same teksty indyjskie, posłużmy się samymi świętymi tekstami indyjskimi, Puranami na przykład, opisują, że cywilizacja indyjska, czy Sanatana Dharma, czy kultura oparta na Sanatana Dharmie miała zasięg ogólnoświatowy. Jeżeli popatrzymy na wiele starożytnych kultur świata, typu Majowie, czy jakieś cywilizacje południowej Ameryki, nie wiem, czy Egipt, czy ta cywilizacja egipska również, znajdziemy pewne wspólne elementy z tą myślą indyjską, może się w jakiejś śladowej formie i nie jest to tekst pisany. Mamy takie wzmianki w tych tekstach o wygnaniu różnych plemion właśnie z Indii. No i zgodnie z tymi opisami wydawałoby się, że kolebką centralną, czy jakby centrum cywilizacji były Indie, były te tereny tutaj właśnie obecnych Indii i te plemiona, które tworzyły inne cywilizacje, były albo podległe im, albo były z jakichś powodów wypędzone stąd. I to opisują te starożytne teksty, pisząc o tych starożytnych cywilizacjach, w związku z tym, o podstawach starożytnej cywilizacji, w związku z tym jakby ta teoria o jakimś przyjeździe, jakiś Arian z zewnątrz, Ariów z zewnątrz, nie jest wsparta przez teksty, które ci Ariowie sami wyprodukowali, no bo posługujemy się ich wersją opisu tak. Historii czy rzeczywistości. Tak, to co o czym powiedziałeś w tej chwili jest taką bardzo modną obecnie nowinką, która niewątpliwie ma związek z odzyskaniem przez Indie niepodległości i pragnieniem pozbycia się tego garbu kolonialnego, tych wszystkich narzutów, które kolonializm brytyjski szczególnie ze sobą niósł. W związku z tym od końca XIX wieku, a szczególnie po uzyskaniu przez Indie niepodległości, te różne kręgi w ruchu nacjonalistycznym zadbały o to, ażeby przeciwstawić się dość gwałtownie tej teorii inwazji aryjskiej i pracowały w takim kierunku, ażeby poprzez różne dowody historyczne, poprzez interpretację tekstów i różnych Puran,
tekstów wedyjskich i innych poprzez prace archeologiczne pokazać, że ta kultura na terenie Indii jest miejscowa i że nigdy nie było czegoś takiego jak jakaś inwazja z zewnątrz. No, ponieważ według teorii aryjskiej powiedziałem, że ci Aryowie targnęli na swoich rydwanach i skonili do Indii. Otóż badania niedawne z ostatnich 20-30 lat wskazują na to, że nie jest prawdą, że koni nie były w Indiach, były i... Znaczy, że w sensie, że dopiero od tego hipotetycznego najazdu pojawiły się konie w Indiach, tak, wcześniej tak, nie było. Tak, twierdzili zwolennicy tej teorii inwazji aryjskiej, to jest okazało się, że konie były, więc to jeden z bardzo ważnych tych kół w tej machinie teorii inwazji okazał się bardzo słaby, ponieważ powiedziano było, że dzięki temu, że ci Aryjowie przybyli na tych swoich wozach bojowych ciągniętych przez konie, no to byli w stanie opanować Indię. Tak szybko, gwałtownie, w przeciągu dosłownie kilku stuleci skolonizować północne Indie i prowadzić swoją kulturę, która rozkwitała przez tysiąclecia w Europie zachodniej, centralnej i wschodniej. No i powiedzmy w ostatnich 30 latach te prądy się bardzo nasiliły. Znalazły one również zwolenników na zachodzie. Powiedzmy, jeśli chodzi o indyjskich badaczy, jeden nazywa się Subhash Khak i publikował bardzo obficie na ten temat, że ta kultura aryjska jest miejscowa, a na zachodzie znalazł alianta w postaci Davida Frawleya, który jest wykształconym indologiem, a poza tym zna sanskryt i ma indyjskie tradycyjne te tytuły naukowe, jest nazwany jako szastry, czyli jakby profesor takiej wiedzy dotyczącej różnych obszarów wiedzy o Indiach, historii, filozofii, języka, podobnych rzeczy. No i ten David Frawley szczególnie w zachodzie mówi, że to nieprawda, że nie było inwazji. Była inwazja, tylko ona była z Indii na zachód i odbywała się w kilku etapach, prawda? I że śladem tego są pozostałości sanskrytu w naszych europejskich językach, ale poprzez to, że nie był to jeden ciąg, który odbył się w kilku latach, czy w kilku stuleciach, tylko że to było etapami i załóżmy jedna fala aryjska wytoczyła się, czy wylała się z Indii około 3000 lat przed naszą erą i udała się na zachód i zatrzymała się gdzieś powiedzmy na stepach irańskich czy w Scytii, czyli jak można powiedzieć południowej, na obszarach południowej Ukrainy, jak będzie się to określił. No i tam zatrzymała się na kolejnych kilka tysiącleci, więc czas ten język się sanskrycki asymilował wraz z różnymi narzeczami lokalnymi. Powstał nowy język, później około 1500 lat przed naszą erą, po 1500 lat nastąpił kolejny wylew Aryów z Indii i poprzez pierwszą falę bardziej na zachód i to w ten sposób tak się w kilku takich falach działo, no i dlatego mamy te pozostałości języka sanskryckiego w języku irańskim, dlatego powiedzmy ten język nazywa się też w zasadzie indoirańskim i w innych językach tych, które nazywamy w tej chwili indoeuropejskich, Także David Frawley twierdzi, że inwazja była, ale ze wschodu, z Indii na zachód. I to spojrzenie jest dyskutowane szeroko, ale ma też sporo zwolenników różnych
kręgach naukowych i w zasadzie oficjalnie ta teoria inwazji aryjskiej nadal jest nauczona w zachodnich placówkach naukowych w uniwersytetach, ale w zasadzie każdy się już zgadza, że to nie było tak, jak usiłowano to przedstawić może pod koniec XIX wieku z powodów czysto imperialistycznych i w chęci tej kulturowej i religijnej dominacji krajów europejskich religiami. No ale teraz, ponieważ obowiązuje cały czas ta pierwsza teoria, czyli o tym, że przybysze byli z zewnątrz, ta druga jakby nie na tyle, nie ma na tyle zwolenników i czy ta, że Aryjowie wyszli z Indii i ich kolebką cywilizacji są Indie jednak. Nie wiem, nie ma na to aż wystarczających dowodów, czy nie ma dobrej woli, czy to jest siła jakiegoś paradygmatu akademickiego, że zawsze powtarza się to, co było wcześniej, a ponieważ wcześniej tak się powtarzało, więc tak się powtarza. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? No, przyczyna jest taka, że paradygmat nauki zachodniej nadal rządzi na całym świecie i różni ważni przedstawiciele elit intelektualnych Indii opowiedzieli się w swoim czasie za tą teorią, jak na przykład dr Radhakrishnan i wielu innych, a ponieważ oni byli od wewnątrz, więc otrzymali natychmiast z zachodu poklask. Vivekananda był podobnego spojrzenia i uważał, że trzeba jednak te Indie uzachodnić, ucywilizować. Tak, zmodernizować i to tego typu Ram Mohan Roy, jeden z ojców nacjonalizmu indyjskiego, był również tego poglądu. Dayananda Sarasvati, inny ważny przywódca, twórca bodajże Arya Samaj, również był tego zdania, że te odkrycia zachodnich naukowców odnośnie teorii aryjskiej są w jakiś sposób prawidłowe. Także na wielu uniwersytetach w Indiach do niedawna również ta nauka o ważności i prawdziwości inwazji aryjskiej była nauczona na studentów bardzo... Jak obowiązujące. No, tak. Znaczy to w takim razie, czego się możemy spodziewać w najbliższym czasie, jak myślisz, czy zostanie jakby ta teoria na jawie z zewnątrz zostanie przyniesiona do lamusa i będzie opowiadana jako ciekawostka historyczna, a ta jako, że Aryjowie pochodzą jednak z Indii i to jest ich kolebka cywilizacji, będzie jako obowiązująca, czy to w ogóle, też spór istnieje wciąż i dyskutują. W tej chwili mamy inną sytuację, dlatego że w przeciwieństwie do XIX stulecia, kiedy tę teorię opracowali głównie językoznawcy i kulturoznawcy. W tej chwili w całej palecie badaczy mamy geologów, mamy biologów, mamy oceanografów, mamy archeologię podwodną i to wszystko. I znajduje się artefakty. W związku z tym wiele najnowszych odkryć wskazuje na to, że cywilizacja, jaka była tutaj na terenach obecnych Indii, była miejscowa, była bardzo wysoko rozwinięta i z pewnością kultura nie została przywieziona gdzieś przez nomadów ze stepów południowej Ukrainy, czyli z tych stepów scytyjskich, na początku powiedziałeś, trudno, żeby ludzie, którzy walczyli o kawałek codziennego chleba, mieszkali w namiotach, mieli tak ogromną wiedzę ze sobą i nie byli w stanie zorganizować swoje społeczeństwo w lepszy sposób, natomiast kiedy dotarli do Indii, to nawet to się stało możliwe.
Wydaje się to w jakiś sposób trochę dziecinnym spojrzeniem na rzeczywistość. No bo to tak, dla mnie. No to są tak, jak weźmiemy tą słynną piramidę potrzeb Maslowa, no. Więc jak na początku są zaspokojone te potrzeby podstawowe żywieniowe, czyli jedzenie, bezpieczeństwo, jakieś poczucie więzi, później przechodzimy do tych wyższych tematów. W związku z tym, jeżeli ktoś prowadzi, ma cywilizacją nomadyjską, czy podróżującą, czyli taką, która szuka zasobów do życia podstawowych, jest trudno mieć czas na jakąś zniosłą filozofię, kulturę, sztukę, myśl filozoficzną, czy religijną, czy mistyczną. Tak naprawdę no, te cywilizacje na Zachodzie rozwinęły się dopiero po... Dopiero pierwszą taką poważną jest Egipt czy Grecja, ale to są cywilizacje, które osiedliły się w jakimś miejscu. Gdy te podstawowe potrzeby są zaspokojone, wtedy pojawiają się te wznioślejsze osiągnięcia. W tych rozważaniach musimy wziąć jedno ważne zdarzenie z historii naturalnej pod uwagę. Ostatni okres lodowcowy skończył się 10 tysięcy lat temu. Co się działo wcześniej, nie mamy w zasadzie zielonego pojęcia o tym. I są adwokaci różnych takich poglądów, że były rozwinięte cywilizacje na terenie Indii, na terenie, powiedzmy, na południe od Indii, na Pacyfiku. I powiedzmy, ta Wyspa Wielkanocna ma być jakby takim również dowodem tego, że to istniało, znajduje się ponoć jakieś inne formacje podwodne, tu ludzie wskazujący na to, że olbrzymie jakieś struktury miejskie istniały i tak dalej, i tak dalej. No ale to wszystko znajduje się pod wodą, a ponieważ znalazło się pod wodą, dlatego że lody stopniały, się cofnęły i ocean zalał po prostu te miejsca, także musimy poczekać chyba do następnych pokoleń z wyjaśnieniami tej historii, ponieważ nie myślę, żeby za naszego żywota dojść do jakiejś konkludujące, do jakiejś konkluzji, która miałaby rację bytu. Ze względu na te lodowce, bo gdyby nie pokrywa lodowcowa, mielibyśmy wiele artefaktów, ale musimy pamiętać, że te lody się cofnęły 10 tysięcy lat temu, ale ten ostatni okres lodowcowy trwał 150 tysięcy lat, także... No ale to wydaje się, że w najbliższym czasie nas to nie czeka, bo nie. Jest ocieplenie globalne, lodowce dalej topnieją, więc woda się podniesie, będzie tylko gorzej z tego punktu widzenia odzyskania informacji, co tam pod tą wodą jest, także chyba nas nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie. Tak, dlatego myślę, że dobrze jest być tutaj we Vrindavan, w Indiach, nad brzegami Jamuny czy Gangesu, jak nazywa się ten program, i cieszyć się z tego, co jest, radować się chwilą codzienną, oglądać tańczące i wnoszące się w powietrzu pawie, całą naturę, piękne drzewa i medytować o rozrywkach Rady Kryszny. No także dziękuję bardzo za rozmowę. To był program Nad brzegiem Gangesu. Ja mam na imię Krishnakirtan. Dzisiaj prosto z Indii, z Vrindavany, nad brzegu Jamuny akurat wyjątkowo. Dziękuję wszystkim za uwagę. Proszę, udostępniajcie ten film i ten kanał swoim znajomym. Moim gościem był jego świętobliwość Bhakti Abhay Sridhar Maharaj. Ja mam na imię Krishnakirtan. Hari Om Tat Sat i Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe, Shri Namaste.